Przed nami kolejny program, nasz Sportowy Tydzień. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od piłki nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo sprawiła niespodziankę, wygrywając 2 do zera w Elblągu z Olimpią. Gole zdobyli Maciej Komorowski i Marcin Tomczak. W lidze okręgowej wszystkie nasze drużyny poniosły porażki. Delwin Rybno przegrał na własnym boisku z huraganem Morąg 2 do 3. Obydwa gole dla rybna zdobył Paweł Karbowski. MKS Działdowo przegrał w suszu z unią 0 do 3. I z uległa w miłomójnie Tęczy 1-2. Gola dla Iskry zdobył Adrian Cieszkowski. W klasie A Bellisberg wygrał z LCDS-em Frednowy 3-0. Wszystkie bramki zdobył Michał Bartkowski. W piłkarskiej klasie B doszło do meczu derbowego Działdowa. MKS 2 zremisował 0-0 z zespołem ADP. Zawodnik ADP nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz ten cieszył się sporym zainteresowaniem kibiców. A teraz o tenisie stołowym. W meczu trzeciej ligi drużyna Dekorglasu pokonała zespół LZS Lubawa 14 do 4. Punkty zdobyli Lipowski, Piotrowski, Szczepański, Walasek, Stolarczyk i Piotrkowski. Trenerami zespołu są Ksu i Kosewski. Nasza drużyna prowadzi w tabeli trzeciej ligi. Na silne, silnie obsadzonym turnieniu w Niemczech Jakub Dias z Belgiem Nuitinkiem zdobyli złote medale w grze deblowej, pokonując w finale polski debel Kubik Redzimski. W najbliższy piątek 19 kwietnia Dekor Glas rozegra mecz w ćwierćfinale Superligi z Olimpią Unią Grudziądz w Działdowie o godzinie 17. Mecz rewanżowy w Grudziądzu dwa dni później w niedzielę 21 kwietnia o godzinie 16. Bieganie w sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowały 34 osoby, w tym 15 pań. Zwyciężył Józef Stramski, a wśród pań najlepsza była Katarzyna Bialuk-Pietrzak. W biegu pobito cztery rekordy życiowe. Kolejny bieg w sobotę o 9:00. Siatkówka. W Działdowie rozegrano mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w piłce siatkowej mężczyzn zespołów Państwowej Straży Pożarnej. Wygrała drużyna z Elbląga przed Bartoszycami, Ełkiem, Węgorzewem, Działdowem i Ostrudą. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.